Dzisiaj ugotujemy zupę, ale nie taką zwyczajną zupę, tylko zupę, która zadowoli najbardziej nawet wybredne podniebienie. Cóż to będzie za zupa, Aniu? Będzie to zupa selerowa z jabłkiem, do której będziemy potrzebować jeden duży seler, trzy kwaskowate jabłka, pół szklanki słodkiej śmietanki, dwie łyżki stołowe masła, jeden duży serek topiony kremowy, przyprawy, czyli sól, biały pieprz, odrobinę jarzynki i gałki muszkatołowej. Wywar z jarzyn. Ja zawsze używam takich warzyw jak marchewka, pietruszka, seler, por. To takie podstawowe ale warzywa. Powiedz mi tylko natka. Zarówno natka, jak i korzeń. Tak. I najlepiej jest zrobić w ten sposób, że na przykład jedna objętość warzyw, dwie objętości wody. Najpierw rozgrzewamy masło bądź oliwę odrobinę w garnku i wsypujemy te posiekane warzywa i zalewamy wrzątkiem. Wtedy smak tego wywaru będzie o wiele lepszy niż taką metodą tradycyjną, gdzie do wody wrzucamy warzywa. Gotujemy około 30 minut. Taki wywar już mamy przygotowany. Co dalej robimy? Teraz zatrzymy seler, który mamy przygotowany. Na dużych oczkach. Na dużych oczkach tarki jarzynowej. Seler mamy już starty. Co dalej? Pewnie jabłko. Tak, teraz zatrzymy jabłko. Cały czas na tych dużych oczkach. Tak, nie są bardzo duże. Jabłek, rozumiem, musi być mniej więcej tyle samo co selera, jeśli chodzi o wielkość, tak? Tak. Może być troszkę więcej. Generalnie są trzy takie średniej wielkości jabłka. Oba składniki mamy już gotowe. Starte jabłko, starty seler. Co robimy dalej? Teraz te przygotowane składniki wrzucamy na rozgrzaną patelnię i roztopione masło. I podprażamy to około 10 minut. Patelnia jest już rozgrzana. Teraz roztapiamy masło, prawda? Wrzucamy do masełko. Roztopimy to masło na małym, dużym ogniu? Na takim średnim. I wrzucamy teraz po kolei seler. Starty seler. Jak długo się podsmaża ten seler z tym jabłuszkiem? No tak parę minut, tak? Oczywiście na oko, jak każdy kucharz, tak? Prawda? Oczywiście. Seler jest już podsmażony, widzę, że już jest taki troszeczkę zarumieniony. Czyli możemy dodać jabłko. Oczywiście. Proszę bardzo. Seler i jabłko znajdują się już w rondlu. Jak długo powinny się tak prażyć? Około 10 minut całość, proszę. Warzywa się gotują, możemy w tym czasie rozmieść serek z wywarem, tak? Tak. Już Ci podaję wywar. Proszę oraz miseczkę. Możesz odrobinę właśnie nalać do oko. To krzycz ile, bo ja to tak się nie znam. No, spuszczam na oko. Czyli co, tyle? Tak, starczy. To jest takie ważne, żeby rozmietać serek w wywarze? Tak, jest to ważne, dlatego żeby później nie było grudek, bo dobrze trzeba właśnie całość rozmieść. Serek topiony mamy już roztrzepany z wywarem. Resztę wywaru dodajemy do warzyw, prawda? Tak, proszę. Mam po prostu wlewać, nie ma znaczenia tak, prędkość i tak dalej. Wlać. Dobrze, wlewam. Warzywa razem z wywarem już się podpiekają. Teraz musimy wlać śmietankę do serka, prawda? Wlewamy całość i musimy wymieszać. I całość wlewamy do zupy. I ona w tym momencie nabiera, rozumiem, smaku i gęstości, tak? Zupa jest już gotowa, minęło 15 minut, możemy ją wyłączyć i skosztować, co nam wyszło z tejże potrawy. Trzeba ją posmakować i doprawić. Doprawiam, rozumiem, warzywkiem, gałką, tak, pieprzem i solą. Tak. Czego Ci brakuje? Brakuje mi na pewno gałki. Czyli to? Tak. Brakuje tylko gałki. Kolejne smakowanie. Myślę, że już jest idealna.
Może spróbuj i po prostu oceń sama. Bardzo dobra zupa.